Pracownik Grupy Azoty Police Marek Sobczak zajął trzecie miejsce w konkursie Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Pan Marek w policyjnej spółce pracuje od 30 lat. Od 15 jest Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy. Sprawowanie tej odpowiedzialnej funkcji daje panu Markowi możliwość wykazania się w działaniu na rzecz swoich współpracowników. Praca polega na pomaganiu, tak? Czyli no, trzeba pomóc tym pracownikom i odbierać wszystkie sygnały, które są niepokojące dla pracownika i przekazać to pracodawcy, żeby usunąć różne te sprawy. No, zapobiegać przede wszystkim wypadkom, tak? Bo to jest najważniejsze. Pomagać w doborze odzieży i tak dalej. No, robić przeglądy, sprawdzać stany tutaj pomieszczeń, budynków, urządzeń. Także nawet na zewnątrz, panie wychodzą poza budynek. Trzeba też się rozejrzeć, czy czasem coś nie zagraża na zewnątrz, tak? Czyli jakieś zagrożenia typu dziury, jakieś niedoświetlone odcinki, gdzie panie poruszają się w celu tam poboru jakichś prób. Wybory Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy odbywają się co 4 lata. Ich organizatorem są związki zawodowe. Obecnie w policyjnej spółce jest 22 takich inspektorów reprezentujących wszystkie wydziały. W pracy inspektora oprócz bezpieczeństwa chodzi także o to, by ułatwić ludziom wykonywanie swoich obowiązków. Przykładem może być budowa małej instalacji dostarczającej wodę DEMI po laboratoriach rozmieszczonych na różnych piętrach trzykondygnacyjnego budynku. Tutaj by był problem z przenoszeniem tej wody w karnistrach pięciolitrowych. Każda z pań musiała ten karnister wnosić, znosić, tak, puste przynosić do tego miejsca, co powodowało, wiadomo, rozlewanie, niebezpieczeństwo, no i dźwiganie po schodach też, tak, co niektóre panie nie mają uprawnień na dźwig, to musiały osobiście te karnistry wnosić, więc przyszła mi taka myśl, żeby w tym zaradzić, jakoś pomóc i udało mi się to jakoś rozprowadzić, tą wodę, także obecnie na tą chwilę woda jest dostarczana u góry, na pierwszym piętrze i na parterze, także już problem został rozwiązany. Panie są zadowolone, także myślę, że to jest taka też pomoc w pracy tutaj w laboratorium. Pomysłowość i zaangażowanie pana Marka doceniają koleżanki laborantki, twierdząc, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Moim zdaniem pan Marek Sobczak w roli społecznego inspektora pracy spisuje się doskonale, potrafi znaleźć rozwiązanie z każdego problemu, nawet wbrew pozorom tych trudnych do rozwiązania. Na przykład ostatnio z rzeczy, które udało się zrobić, jest stacja wody zdemineralizowanej na każdym piętrze naszego laboratorium w drugim dziale kontroli jakości. Koleżanki przez wiele lat borykały się z dźwiganiem ciężkich pojemników z wodą DEMI między piętrami. Każdy mówił, że się nie da, dopóki sprawa nie trafiła w ręce, w złote ręce pana Marka. Także za to dziękujemy. No jest wiele rzeczy, które pan Marek nam tutaj usprawnił, tak? Chociażby podłączenie powietrza na pierwszym piętrze, wszystkie takie małe prace remontowe. No pan Marek jest wspaniałym człowiekiem. Na co dzień pan Marek pracuje na stanowisku dmuchacza szkła. Jest także zastępcą zakładowego społecznego inspektora pracy. Pod koniec września Marek Sobczak został wyróżniony na szczeblu centralnym w konkursie Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy. Wręczenie nagród odbędzie się 19 listopada w Warszawie. Gratulacje panu Markowi złożył osobiście prezes zarządu Grupy Azoty Police dr Wojciech Wardacki, który docenił służbę pana Marka na rzecz bezpieczeństwa pracowników spółki.